ostatnie dwa treningi przed inauguracją ligi, mecz z Piastem Gliwice. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja te 48 godzin przed meczem w naszej drużynie? No myślę, że na tą chwilę wygląda dobrze. Zostały nam ostatnie dwa treningi, one są poświęcone taktyce. Przed tym meczem pewnemu ustawieniu pewnych rozwiązań takich techniczno-taktycznych. 2-3 schematy musimy powtórzyć to, co robiliśmy. No i w niedzielę do boju. Jak wygląda sytuacja, bo jeszcze parę dni temu były wątpliwości w meczu pucharowym z Zalitem, nie mógł Pan skorzystać z nowych zawodników niektórych. Jak obecnie wygląda sytuacja pod kątem zatwierdzenia ich do gry, a także pod kątem kontuzji? Czy wszyscy piłkarze są do dyspozycji? Jeżeli chodzi o jakieś urazy, kontuzje, to nie mamy żadnych. Natomiast wiem, że dzisiaj prezesi pracują mocno, aby zatwierdzić piłkarzy, którzy akurat nie mogli grać z Zalitem, mam tutaj na myśli zawodników z Brazylii, ale myślę, że się to wszystko uda i w dniu dzisiejszym, a dzisiaj mamy dopiero piątek, że zostaną zatwierdzeni. Ma Pan już tą jedenastkę na niedzielę w głowie? No w głowie na pewno mam, teraz zależy jeszcze od pewnych spraw, w jakim składzie Piast Gliwice wystąpi i tak dalej, no mamy ten monitoring Piasta, ale zobaczymy, w każdym razie ten taki pierwszy, że tak powiem, moment już jest w głowie zaświtał i mniej więcej wiemy, jak będziemy grali i którzy zawodnicy będą w dobrej dyspozycji. Czy Bartek Sielewski pomaga w rozpracowaniu przeciwnika? No na pewno skorzystamy z jego uwag, chociaż tam w Piaście się dużo zawodników wymieniło. No, ale ci, którzy załóżmy zostali, to na pewno Bartek będzie takim naszym, może nie tyle szpiegiem, ale informatorem. Panie trenerze, i na koniec, nawet nie próbuję zapytać o personalia, ale czy możemy zdradzić, w jakim ustawieniu wyjdzie drużyna? No znaczy, na pewno nie, dlatego że licho nie śpi, ale będziemy chcieli grać ofensywnie. W takim razie dziękuję bardzo, życzymy zwycięstwa w tym pierwszym meczu i myślę, że wspólnie zapraszamy kibiców na przybycie w niedzielę o 18:30 na mecz z Piastem Gliwice. No myślę, że wszystkich zapraszamy, bo to jest inauguracja. Długo się czekało znów na tą inaugurację i myślę, że czekamy na bardzo, bardzo to mocny doping naszych sympatycznych kibiców. Dziękuję bardzo i życzę 3 punktów. Dzięki.